prezydent na 96 FM w każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na Wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry w studiu akademickiego Radia Intex. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i panią. Zapraszamy do zadawania pytań włodarzowi miasta. Jesteśmy również dostępni w naszej telewizji, na Facebooku. Tam także mogą państwo kierować pytania do prezydenta miasta. Prezydent@wzielonej.pl to jest również nasz adres mailowy. Postaramy się na bieżąco odpowiadać na te pytania, a zachęcam tradycyjnie do dzwonienia do naszego studia 68 326 9696. Audycja na żywo, odpowiadamy na pytania. Panie prezydencie, ostatnio, co cieszy, spore ożywienie inwestycyjne w mieście i umknął nam w naszych cotygodniowych spotkaniach temat autobusów elektrycznych. Wiemy, że będzie ich 47. Co jeszcze możemy powiedzieć nowego? Co najmniej 47. Nowego? Mm-hmm. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy związane z realizacją tego największego chyba w historii MZK i jednego z największych w historii miasta przedsięwzięcia są w toku. To jest również związane nie tylko i wyłącznie z autobusami elektrycznymi, ale również z przebudową zajezdni MZK, z budową nowych stacji ładowania, z wyposażeniem tych autobusów, także tam jest przetarg na kilkaset milionów złotych w różnych stopniach realizacji i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już mniej więcej od połowy jeździć autobusami elektrycznymi w mieście Zielona Góra, które będą oczywiście... I to już będzie te 47 autobusów od razu? Będą wszystkie, stopniowo będą spływać, to nie jest tak, że można zamówić 47... Z dnia na dzień, dzisiaj jedziemy ósemką starą, a jutro już cichutką. Ale cieszę się z tego, że będą, że krok po kroku realizujemy nasze zapewnienia, nasze zapowiedzi, że pojawią się takie pojazdy w mieście, które będą oczywiście również emitowały mniej spalin, bo to jest też ważne z naszego punktu widzenia. No i tak naprawdę oczywiście będą też wygodniejsze, nowocześniejsze. Zielona Góra czeka na nowe autobusy. A czy wiadomo, panie prezydencie, skąd one przyjadą, żebyśmy mogli sobie porównać, czy to Ursus, czy Solaris, czy to wszystko wskazuje na to, że będzie to Ursus. Jeszcze przetarg jest nie do końca rozstrzygnięty, bo jeszcze trwa sprawdzanie całości dokumentacji. Do momentu podpisania umowy tak naprawdę wszystko się jeszcze może wydarzyć. Umowa jeszcze nie jest podpisana na dostawę, ale wierzę w to, że zostanie podpisana w niedługim okresie czasu. Tak czyli samo z Lublina jak, przyjeżdżają do nas autobusy? Będą polskimi autobusami, więc na pewno to jest dla mnie powód radości. Ja myślę, że też Polska jest chyba jednym z lepiej rozwiniętych krajów w Europie w tym zakresie, że nasze firmy, które są gotowe podstawiać elektryczne autobusy, są pionierami. Nie ma wielu firm na świecie, które były już, zwłaszcza w Europie, które byłyby gotowe pokazać swoje produkty jako autobusy elektryczne, więc możemy tutaj zdominować i mam taką nadzieję, że to się uda. Rynek europejski, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, bo będziemy je mieli już przetestowane jako kraj, właśnie w takich miastach jak Zielona Góra, gdzie one będą funkcjonować, gdzie będą jeździć. I kształcimy studentów też pod tym kątem. Pamiętamy, że studenci mieli też swój udział w tych elektrycznych, elektronicznych działaniach związanych z komunikacją. Bardzo duży. Ja tak naprawdę zainteresowałem się mocniej tym tematem przez studentów uniwersytetu, którzy kiedyś, ładnych kilka lat temu, jako pracę dyplomową, zbudowali auto elektryczne i od tego krok po kroku staramy się zrealizować ten projekt. Ja pamiętam pierwsze samochody elektryczne, które wyglądały studenci tragicznie. Studenci zainspirowali prezydenta, to cieszy. Trzeba myśleć przez pryzmat tego, co przed nami, więc ja uważam, że nie mamy wyjścia i autobusy elektryczne będą i one idą w tym kierunku, żeby być dla nas dostępne i świat nie ma odwrotu. A ja uważam, że autobusy elektryczne mają również to, że mogą nas i w ogóle pojazdy elektryczne uniezależnić od ropy, więc chyba jest to dobry kierunek. Siedział pan w tych autobusach? Jeździłem autobusami elektrycznymi. Były u nas na testach autobusy elektryczne. Dokładnie te, które u nas się pojawią, tak? Myślę, że mogą być już tylko i wyłącznie nowocześniejsze i lepsze, bo tutaj technologia bardzo szybko idzie do przodu. No i jakie odczucia pasażerskie? Pan chyba rzadko przebywa, korzysta z autobusów. Przyznam się szczerze, tak, oczywiście bardzo rzadko korzystam z autobusów komunikacji miejskiej. Ja mam nadzieję, że dzięki tym zmianom więcej osób będzie chciało korzystać z komunikacji miejskiej. Ja nie wycofuję się z deklaracji, która mówi o tym również, że będziemy wtedy nasze dzieci w autobusach komunikacji miejskiej wozili za darmo, jeżeli chodzi o tych, którzy posiadają kartę zieloną z Granej Rodziny w Zielonej Górze, więc będą... To precyzuję, dzieci będą jeździć za darmo. Dzieci będą jeździć za darmo, tak. Chciałbym, żeby na dzień dzisiejszy myślę, że nie będzie nas stać na to, żeby cała komunikacja była za darmo. A dzieci liczymy do jakiego wieku?
To wszystko będzie wraz, bo to nie do końca sam będę podejmował te decyzje, część musi podjąć również Rada Miasta, więc jakby to będzie również zależało od nich, ale chciałbym, żebyśmy młodzież tą, która chodzi do szkół średnich włącznie, zwolnili z konieczności opłacania biletów MZK. Być może wtedy więcej osób zacznie jeździć autobusami razem z rodzicami, bo to będą nowoczesne autobusy z klimatyzacją, z tymi wszystkimi elementami, które są niezbędne w tej chwili dla młodych ludzi, patrzy internet, wobec tego chyba już sobie nie wyobrażają funkcjonowania i życia w tym nowoczesnym świecie, więc jeżeli będzie mniej samochodów, a więcej autobusów, więcej osób korzystało z autobusów, tym lepiej. Oby tak było. Naprawdę pan w to wierzy, że zminimalizujemy ten, no zminimalizujemy, zmniejszymy chociażby ruch samochodowy? Boję się, że niestety nie, ale to wynika również z tego. Trochę nie wynika wiadomo, również, czy nie, wynika to również z tego, że po prostu rośnie ilość samochodów, więc polskie społeczeństwo się bogaci, stać nas na więcej, więc jeżeli kupujemy nowe autobusy, to tak samo również społeczeństwo kupuje nowe samochody i nie tylko nowe, bo rośnie ilość zarejestrowanych aut, więc być może nie uda się zmniejszyć, ale jeżeli uda się powstrzymać zwiększanie się gęstości ruchu, to będzie to już na pewno sukces. Będą w autobusach kamery? Będzie monitoring? Tak, tak, tak. Te rzeczy, które są już w pewnym sensie standardem, znajdą się w autobusach i uważam, że im więcej monitoringu, tym lepiej, bo wierzę w to, że będziemy dzięki temu czuli się bezpiecznie. Już abstrahując od dyskusji dotyczących monitoringu związanych z tym, że troszeczkę podglądamy naszych mieszkańców, i tu zrobię pauzę, odbierzemy telefon słuchacza, pana prezydenta. Poproszę o założenie słuchawek. Halo, dzień dobry. Prosimy o zadanie pytania. Mam łatwiej, bo jest... Halo? Czy dzień dobry, się... tak. Bardzo proszę zadać pytanie. Prezydent panią słyszy. Halo, halo. Zapraszamy do zadawania pytania albo wybrania naszego numeru raz jeszcze 68 326 9696. Zaczęłam mówić o monitoringu, podnosi się takie głosy, pan prezydent już się ustosunkowywał nieco do tego, że wkraczamy w sferę prywatności zielonogórzan. Pan widzi same plusy tego wkraczania, tak, bo jest to wkraczanie, jest to podglądanie, kto gdzie siedzi, kto... Ale dlaczego traktujemy, że to jest podglądanie, kto gdzie siedzi? Tak naprawdę bo nikt, jest, nie, panie nikt, prezydencie. Nikt nie instaluje monitoringu po to, żeby patrzeć, kto gdzie siedzi, tylko po to, żeby patrzeć i interweniować w przypadku wtedy takim, gdzie na przykład się ktoś bije, gdzie na przykład ktoś smaruje sprayem po murach, więc aby osoby do tego upoważnione mogły w tym momencie interweniować. A kto więc... będzie upoważniony, panie prezydencie, dokładnie? Czy wiemy, jakie służby dokładnie są ale upoważnione to jest do... i są przepisy prawa, które pokazują, bo pamiętajmy też o tym, że ten monitoring już dzisiaj jest i jest w wielu miejscach. Jeżeli idziemy na imprezę sportową, czy idziemy na basen, to tam monitoring funkcjonuje. Zgadza się, jest i prywatny jest i jest ten miejski w kilku miejscach. Na każdej stacji benzynowej jest, w wielu różnych miejscach znajduje się monitoring i myślę, że nikt z tego tytułu nie ucierpiał jak do tej pory, że on funkcjonuje. Słuchamy raz jeszcze pytania. Czy słuchaczce udało się dodzwonić? 68 326 9696. Pechowy dzień, a 13 był wczoraj. Próbujcie. Próbujcie dodzwonić się do prezydenta. Panie prezydencie, czy zielonogórzanie, czy mieszkańcy mogą wpływać na to, gdzie ten monitoring będzie? Czy już klamka chwili, zapadła, mówiąc nie, kolokwialnie, no, czy możemy jeszcze współdecydować, czyli podsuwać pomysły chwili, władzom miasta, gdzie należałoby go zainstalować? Pierwszy etap monitoringu, nie ostatni, bo on będzie rozbudowany. Dla mnie najważniejsze jest to, że stworzymy centrum obsługi monitoringu. Będzie to 53 w tej chwili kamery, które będą dawały nam obraz ze 160 różnego rodzaju ujęć czy kątów, które pozwolą na to. I on oczywiście będzie cały czas ewoluował i będzie podłączany. Zaczynamy od Śródmieścia. Od Śródmieścia i nie tylko. I on będzie cały czas ewoluował, będą pojawiały się nowe elementy, które są z tym związane i ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie i nie uciekałbym od tego. Zwłaszcza, że to już jest monitoring, który będzie też czasami funkcjonował nie tylko i wyłącznie przy użyciu tych, którzy podglądają, tylko elektronika pozwoli na to, żeby on podglądał za nas i pewnego rodzaju zachowania wychwytywał sam w sposób automatyczny i informował policję na przykład, że ma zainterweniować. A wracając do pytania, czy mieszkańcy mogą sugerować tak, miejsca, tak, ale w których będzie to brane pod uwagę? Na pewno również? Będziemy chcieli go rozbudowywać. To jest pierwszy etap monitoringu, który będzie przez nas realizowany i budowany. Pojawią się potem kolejne etapy, więc myślę, że tych miejsc, gdzie mieszkańcy uważają, że monitoring się powinien pojawić, jest dużo, bo to co powtarzam, no, na pewno chcemy czuć się bezpiecznie w mieście Zielona Góra. Jacek Budziński, radny Zielonej Góry, liczy na to i mówi, że warto zrobić monitoring na dużych osiedlach w Zielonej Górze. Czy tak będzie?
ale ja oczywiście zgadzam się z wszystkimi, którzy twierdzą, że monitoring powinien być. Przez wiele lat tylko i wyłącznie mieliśmy problem, skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Udało nam się znaleźć sposób finansowania monitoringu z środków unijnych, więc jakby no w tej chwili będziemy go budować. To jest 4 miliony złotych, które wydamy na stworzenie tego monitoringu, który będzie, jeszcze raz powtarzam, cały czas rozbudowywany i wierzę w to, że docelowo będzie tych kamer zdecydowanie więcej i nie mamy się moim zdaniem czego bać, że ktoś nas podgląda, wręcz przeciwnie, będziemy my chyba czuć się bezpiecznie, będziemy uważać, że ktoś czuwa nad naszym bezpieczeństwem, bo chyba o to chodzi, takie jest pełne założenie, jeżeli chodzi o monitoring miejski. Słuchamy pytania słuchaczki. Słuchacze, dzień dobry prezydent. Słyszę, można zadawać pytania. Halo. Halo, halo. Halo, halo, proszę zadać pytanie. Chciałem z panem prezydentem rozmawiać. Bardzo proszę zadać pytanie. No chciałem zadać pytanie, czy pan prezydent się nie boi z tym testowaniem tych autobusów, bo ja uważam, że to może być wielki niewypał. Testować to mogą duże miasta, które mają pieniądze i dużo autobusów. Dziękujemy za pytanie, dziękujemy, słuchamy odpowiedzi. Cóż, nie boję się. Uważam, że nie należy bać się nowoczesności, nie należy bać się wyzwań. To jest, myśmy testowali autobusy, bo to nie jest kwestia tego, że my chcemy je testować. Właśnie temat jeździły, od 2012 roku jeździły po Zielonej Górze, sprawdziły się, więc moim zdaniem nie ma co się bać. Auta elektryczne i elektromobilność to przyszłość nie tylko i wyłącznie Polski, ale świata. Cóż, bardzo często koncerny, zwłaszcza też no, pamiętajmy o tym, kto jest najbogatszy na świecie. Najbogatszy na świecie jest ten, kto ma ropę. Oni się tego boją, są w stanie przeznaczyć każde pieniądze, żeby ropa dalej była nam potrzebna, a tak naprawdę może się okazać, że za kilkanaście lat ropa już nikomu do niczego nie będzie potrzebna i będą w tym momencie nie tacy bogaci, tylko troszkę biedniejsi, więc łatwo jest w tej chwili kwestionować. Naprawdę, autobusy, samochody elektryczne już jeżdżą na świecie, funkcjonują i chciałbym, żeby również one zafunkcjonowały u nas w Polsce i nie ma co się naprawdę bać. Wręcz przeciwnie, mówi się też o tym, że niedługo koncerny samochodowe odejdą od produkcji na przykład silników diesla, bo silniki diesla zbyt mocno zanieczyszczają powietrze i aby no, spełnić normy spalania, okazuje się, że wtedy te silniki będą już no, niestety tak drogie, że nie będzie opłacała się ich produkcja, tańsze będą silniki elektryczne. Panie prezydencie, pytania, które pojawiają się na naszym Facebooku, zachęcam, mamy jeszcze 10 minut audycji, proszę zadawać. Czy wiadomo, co będzie się działo w miejscu po byłym kinie Newa? Tam niestety z mojego punktu widzenia zostało to sprzedane przez przedsiębiorstwo. My w planie zagospodarowania przestrzennego, który tam jest, jedyne co dopuszczamy, to dopuszczamy, aby była tam funkcja kulturalna, więc nowy właściciel idzie w kierunku tego, żeby stworzyć tam miejsce kultury, być może jakieś warietę, podobne jak to jest w dużych miastach, ale to już zależy od prywatnego właściciela i od środków na remont tego budynku, więc chciałbym, żeby. A miasto domaga się jakiejś koncepcji, bo rzeczywiście temat ucichł. To znaczy, no, tutaj my oczywiście mówimy o tym, co my byśmy chcieli, żeby tam było. Tak naprawdę chciałbym, żeby na deptaku i wkoło niego było jak najwięcej różnego rodzaju lokali gastronomiczno-muzycznych, artystycznych, które no, ożywiają Starówkę i myślę, że to będzie ten kierunek. Natomiast no, to jest budynek prywatny i wszystko zależy od prywatnego inwestora, nie od miasta. Słuchamy pytania słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę zadać pytanie. Dzień dobry słuchaczom. Mam takie pytanie odnośnie drzew na ulicy Kożuchowskiej, ale nie tylko, ale że jestem mieszkańcem powiedzmy Jędrzychowa, to mi tam najbardziej zależy. Czy jest możliwość ścięcia jakichś tych starych lip, które utrudniają wyjazd z posesji, wyjazd tam różnych firm, stacji benzynowej? Wielokrotnie tam dochodziło do tłuczek, często poważnych i no one też, te lipy przeszkadzają, tak? Można nasadzić nowe drzewa, ale no, czy jest taka możliwość? I dziękujemy za pytanie. Ja myślę, że jeżeli mogę prosić, żeby na adres Urzędu Miasta wysłać konkretnie, o który chodzi, pojedziemy, sprawdzą to. Ja nie uciekam od takich rozwiązań, o których mówi ten pan. Uważam, że jeżeli drzewa stwarzają niebezpieczeństwo, to po prostu trzeba je wyciąć, mimo tego, że nie wszystkim to się podoba i część wyzywa mnie od drwali szalonych, ale ja uważam, że bezpieczeństwo jest ważniejsze i nam czerwonych szalonych drwali, ale nam w mieście naprawdę drzew nie brakuje, więc jeżeli które zagrażają bezpieczeństwu, to ja, przyznam się szczerze, zawsze wybiorę
priorytet w postaci bezpieczeństwa mieszkańców. Niestety drzewo w tym momencie ucierpi, ale tak jak pan powiedział, my naprawdę też nasadzamy drzewa i nie uciekamy od tego, żeby one były. Natomiast miasto się zmienia, miasto się rozwija i w pewnych miejscach niektóre drzewa znikną, bo tak to wygląda. Więc jeżeli można prosić bezpośrednio na adres sekretariatu Urzędu Miasta, wysłać maila, o które drzewa chodzi, my wyślemy tych, którzy się tym zajmują. Przyjrzymy się temu, bo ja nie uciekam naprawdę od wycinki drzew, które przeszkadzają, które stanowią zagrożenie, bo uważam, że drzew w mieście nie brakuje, drzewa są i będą i nigdy ich nie zabraknie, a chcemy czuć się bezpiecznie. Czyna wyremontowała... Odbieramy telefon w takim razie. Halo, słuchamy pytania. Dzień dobry. Chciałam się zapytać, czy miasto powoła jakąś spółkę, która będzie dbała o zieleń miejską, bo przejść przez Park Sowińskiego to jest zgroza. Tak samo palmiarnia jest zaniedbana. No i chciałam się jeszcze dowiedzieć... Tak. Jeszcze sekundę. Tak, druga część pytania, prosimy. I czy zegar na ratuszu to już jest koniec, bo on bardzo cienko bije. No w porównaniu do starego to jest katastrofa. Dziękuję. Czyli, że za cicho. Ja przyznam się szczerze, że nie mam zielonego... I czarny, jakiś ponury taki. To, czarna godzina wybiła. Cóż, czasami niestety jest tak, że ulegamy gdzieś w tym, co robimy, tak zwanym przedstawicielom tej strony artystyczno-społecznej. I tutaj był nacisk, aby wrócić do tego, jak ten zegar wyglądał kiedyś. Więc ten wygląd zegara jest wyglądem historycznym, no, na który nacisk kładli między innymi ci, którzy zajmują się zabytkami w mieście, że powinniśmy wrócić do starego wyglądu. No cóż, jeżeli twierdzą specjaliści, że należy tak zrobić, no to czasami tak robimy, choć ja mam swoje własne zdanie, którego dość często nie wyrażam, bo potem wszyscy mówią, że jestem tylko i wyłącznie miłośnikiem tandety i kiczu, więc cóż, tutaj jesteśmy w tej chwili jakby... Wyszliśmy naprzeciw tym, którzy uważają, że tak być powinno i tak jest. Jeżeli chodzi o poziom bicia, postaram się dowiedzieć, bo czy to można regulować. Czy jest historyczne? Nie, na pewno można to regulować, bo jest elektroniczne, to nie jest na żywo. Więc punkt pierwszy, jeżeli chodzi o zieleń w mieście, tak, powołujemy swoją własną jednostkę, która się będzie tym zajmowała. Firmy, które to robiły do tej pory, zażyczyły sobie zbyt dużo pieniążków z mojego punktu widzenia, bo wzrost był kilkuset procentowy rok do roku. W związku z tym, że przez wiele lat byłem niezadowolony z tej zieleni w mieście, rok temu między innymi na wniosek tak zwanej strony społecznej zatrudniliśmy miejskiego ogrodnika, który przyjechał do nas z Poznania. On przedstawił wymagania, te wymagania nie zostały spełnione. W związku z tym w tej chwili zatrudniamy ludzi. Jeżeli chodzi o parki, to trzeba pamiętać, że one są wszystkie już prawie, że palcem budowy, bo akurat oba te miejsca, o których pani mówi, będą przebudowywane niedługo, bo i Park Sowińskiego i całe Wzgórza Winne będą przebudowane, więc tam za chwilę po prostu część rzeczy zginie. Ostatnio była dość długa dyskusja również z winiarzami, co zrobić z tymi winnicami, które są przy palmiarni, czy je wyciąć, czy nie wyciąć. Jedna z wersji mówiła, żeby wyciąć, druga, żeby nie. Spotykali się winiarze i ustalili jakiś wariant, jak to zrobić, bo część zostanie, ale większość zostanie wycięta i posadzone będą nowe odmiany, bardziej nawiązujące do historycznej części Zielonej Góry w sensie winiarstwa i do tego, jak to wino wyglądało kiedyś. Także na pewno zieleń w mieście, mam nadzieję, w niedługim okresie wróci do swojej normalnej, do swojego normalnego poziomu. I słuchaczkę też możemy uspokoić, że Park Sowińskiego też zaopiekowany będzie. Wszystkie parki, bo tych parków w mieście jest, no niedługo będziemy pierwszy oddawać, bo jak mnie pani się myli, 1 lipca chcemy zaprosić mieszkańców miasta, by pokazać pierwszy właśnie z tych, który zostanie wykonany jako park, co było kiedyś kawałkiem lasu przy ulicy Salomei, przy ulicy Nowej. Tam mam nadzieję, że to się uda. Wykonawca już kończy i będziemy mogli się pochwalić tym, jak chcemy, żeby wyglądały wszystkie miejsca w mieście. Po raz pierwszy mamy takie pieniądze na zieleń i będziemy ją wydawać na zieleń, aby ona wyglądała lepiej. Natomiast no, to, co powtarzam, tutaj mamy duże opóźnienie związane z tym, że firmy prywatne zażyczyły sobie zbyt dużo. Doszliśmy do wniosku, że w takim razie będziemy robić to sami. Będziemy robić to sami. Zatrudniliśmy dodatkowo osoby do pracy z tym związanej. Jest to kilkanaście osób, w sumie kilkadziesiąt, które będzie zajmowało się zielenią w mieście. Docelowo dokupiliśmy sprzętu, więc we współpracy z mieszkańcami, ruchem miejskim i tak dalej. Sprzęt kupowaliśmy już sami, bez ruchu miejskiego. Decyzje, czy będą zapadać wspólnie z mieszkańcami? Tak
naprawdę one cały czas zapowiadają wspólnie z mieszkańcami. Patrz, festyny, które się odbywają, na których mieszkańcy mówią, czego od nas oczekują, czego by chcieli, i będziemy to realizować. Pytanie z Facebooka. Czy na wyremontowanej ulicy Bohaterów Westerplatte rzeczywiście pojawią się stylowe lampy? Ulica wyglądałaby znakomicie z klasycznymi lampami i podwieszonymi pod nimi kwiatami. Przyznam się szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, jaki jest kształt lamp, jeżeli chodzi o ulicę Westerplatte, bo aż tak mocno się tym nie interesowałem. Patrzyłem tylko i wyłącznie na to, gdzie powstaną nowe miejsca parkingowe, zatoczki, bo tego też troszkę brakuje. Tam, gdzie można, chcielibyśmy to zrobić, aby można było również tam zaparkować, żeby tych kilka miejsc przybyło, aby pojawiła się ścieżka rowerowa, bo jest to dla mnie ważne. Mamy z tym trochę problemów, ale wierzę w to, że uda się je rozwiązać. No i mam nadzieję, że uda się ten remont zrobić jak najszybciej, bo niedługo już wchodzą na plac budowy, już są nowe organizacje ruchu przygotowane. I no właśnie, w czerwcu się działo. Mieliśmy 26 już czerwca jest taki stan, start zaplanowany i myślę, że on będzie i ruszy, i Westerplatte będzie zrealizowana. Przyznam się, że to, co powiedziałem, nie wiem, jak wyglądają lampy. Nie interesowałem się aż tak dokładnie tym tematem, bo ja mogę wymienić nazwy ulic, które będziemy remontować, będziemy budować od nowa, ich jest naście, ale szczegółów w postaci, jak jest wygląd lamp, nie wiem. A te szczegóły są ważne. Na pewno ważne, chciałbym tutaj, podejrzewam, że to na pewno są to wprowadzone. To jest ta kropka nad i. Tak, okej, ale będziemy na pewno w takim razie śledzić te projekty. Żeby było już to oświetlenie LED-owe, to na pewno. Dlaczego na długiej koło więzienia trawa koszona jest raz w roku i wiecznie jest problem, kto ma który plac do koszenia? Administracja zwala na miasto, a miasto na administrację, a trawa po pas. Wstyd, pisze słuchaczka. No, niestety też trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie miejsca są własnością miasta. Nam też nie wolno kosić na czyichś prywatnych posesjach. Prywatni właściciele nie zawsze są zainteresowani tym, żeby cokolwiek robić. Długa koło więzienia. Wiem. Mhm. Patrz na przykład teren przy Estradzie, gdzie kiedyś był i do dzisiaj jest ten teren niezagospodarowany, ale jest prywatna własność. My robimy wszystko, żeby ten teren zagospodarować, żeby on ruszył do przodu, żeby jak najlepiej wyglądał, ale no nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego zrobić. Panie prezydencie, pojawiło się też pytanie mailowe związane z, to ubiegłotygodniowe, związane z tematycznymi rondami, o których pan wspominał w poprzedniej audycji. Pytanie brzmiało tak, jak mogą być tematyczne ronda, skoro wszystkie nasze ronda w Zielonej Górze mają już jakieś określone imię, więc jaki, jaki miałby być temat na przykład ronda Ireny Sendlerowej? Chociaż. Ale budujemy też nowe ronda i trzeba pamiętać o tym, że jeżeli one powstaną, a powstaną, to nie wszystkie mają już w planach jakąkolwiek nazwę, więc kilka niespodzianek będzie, jeżeli chodzi o budowę rond w mieście i powstaną. Czyli nowe. Tych nowych, a tak. Te stare z nazwami pozostawiamy tam. Tam raczej nie będziemy zmieniać nazw. Ja nie jestem zwolennikiem zmiany nazw. Ani dokładać tam ozdób niezwiązanych w jakimś sensie z nazwą. Może ozdoby jakieś mogą się pojawić, ale to, co powiedziałem, no mam nadzieję, że to też się uda, bo chcemy, żeby ronda wyglądały inaczej, bardziej atrakcyjnie niż w tej chwili. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jest to kwestia czasu i działań, które chcemy podjąć i podejmiemy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezydencie, za dzisiejszy program. Prezydent na 96 FM. Zapraszamy za tydzień. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo. Prezydent na 96.